Jeśli trafiliście na ten film wpisując w wyszukiwarce Kontrreformacja, to pewnie macie niedługo sprawdzian lub odpowiedź z tego tematu. Przyznaję, jest to jeden z nudniejszych i trudniejszych tematów z historii. Postaram się go więc przedstawić jak najsprawniej. Najpierw kilka ważnych pojęć, które niestety trzeba wykuć. Herezja to poglądy niezgodne z poglądami Kościoła. Heretykom groziła nawet śmierć na stosie ze względu na głoszone poglądy. Sobór to zjazd, swego rodzaju obrady biskupów i papieża, czyli takich szych w kościele katolickim. Reformacja to ruch dążący do zmian w kościele katolickim, zapoczątkowany w 1517 roku przez Marcina Lutra. W wyniku tych zmian doszło do powstania nowego dłamu chrześcijaństwa, protestantyzmu. Więcej o tym dowiesz się z filmu o reformacji. Powstanie protestantyzmu spowodowało jednocześnie zmniejszenie się ilości katolików, a co za tym idzie, utratę wpływów papieża i kościoła. Kościół musiał zahamować odpływ wiernych. Zaczęła się więc kontrreformacja, czyli walka Kościoła z reformacją, ale także zmiany wewnątrz samego Kościoła katolickiego. I dlatego właśnie zwołano Sobór Trydencki, który obradował bardzo długo, bo aż 18 lat, oczywiście z przerwami. Co ustalono na tym soborze? Z jednej strony potępiono poglądy Marcina Lutra i innych reformatorów. Potwierdzono też, że papież jest głową Kościoła. Większe uprawnienia przyznano Inkwizycji, grupie duchownych, którzy mieli ścigać i osądzać heretyków. Inkwizycja podlegała świętemu oficjum. Utworzono specjalną instytucję, indeks ksiąg zakazanych, czyli taką listę zakazanych, jakbyśmy to dziś nazwali, zbanowanych książek. W indeksie znalazły się nie tylko pisma Lutra, ale także dzieło Kopernika, gdyż teoria heliocentryczna uznana została za niezgodną z naukami Kościoła. Ludzie, którzy przyznawali Kopernikowi rację, też zmagali się z prześladowaniami. Włoski uczony Galileusz, na cześć którego nazwano słynny program telewizyjny o nauce, sądzony był w kilku procesach. Z kolei inny wybitny umysł, Giordano Bruno, przez wiele lat uciekał przed inkwizycją po Europie, ale w końcu został złapany, osądzony i za swoje poglądy spalony na stosie. Sobór Trydencki nie tylko jednak atakował Reformację i protestantów, ale wyciągał także wnioski z własnych błędów. I tak, biskupi musieli teraz zadowolić się tylko jednym biskupstwem jedna osoba nie mogła pełnić wielu funkcji. To obejmowanie tych kilku stanowisk nie wynikało z pracowitości, lecz pazerność, więcej funkcji, więcej biskupów, to więcej kasiory. Na soborze ukrócono więc te zwyczaje. Księżom nakazano przebywać na parafiach, bo bywało tak, że zamiast własnymi parafianami zajmowali się zabawami wiele kilometrów od własnego kościoła. Dodatkowo księża mieli teraz obowiązek prowadzenia ksiąg parafialnych, spisów, chrzcin, ślubów, pogrzebów. Księdzem już nie mógł zostać byle prostak. Wymagano skończenia studiów dla księży, seminarium. A z rzeczy czysto duchowych: ustalono wyznanie wiary, potwierdzono siedem sakramentów i określono jedną wspólną liturgię, czyli taki scenariusz każdej mszy. Większą wagę zaczęto przywiązywać do wykształcenia w duchu katolicyzmu, zakładano więc szkoły parafialne, by od najmłodszych lat uczyć dzieci w wierze katolickiej. Jeszcze przed Soborem w Loyola były żołnierz. Utworzył Towarzystwo Jezusowe, nowy zakon, który potocznie nazywano Jezuitami. W jego szeregi nie mógł wstąpić byle kto. Jezuitami zostawali ludzie inteligentni, o silnej osobowości, silnym charakterze. To właśnie te cechy pozwoliły Jezuitom wygrać wiele religijnych sporów z też świetnie wykształconymi protestantami. Jezuici zakładali bezpłatne szkoły, zwane kolegiami, nawracali na katolicyzm protestantów lub ludy innych religii na innych kontynentach. Zostawali też spowiednikami katolickich władców. Protestanci krytykowali bogactwo kościoła. Katolicyzm nie tylko nie odciął się od bogactwa, ale wręcz wykorzystał to na swoją korzyść. Zbory, czyli świątynie protestanckie, były ubogie, pozbawione większych ozdób. Tymczasem świątynie katolickie zdobiono na potęgę. Rozwinął się nawet nowy nurt w sztuce barok, którego cechą charakterystyczną jest właśnie mnogość zdobień i bogactwa. Działało to jak chwyt marketingowy w wojnie z protestantyzmem. Przeciętny człowiek wolał iść na msze do pięknie zdobionego kościoła niż do zboru z prostego powodu. Gdy nudził się na mszy, zawsze mógł podziwiać piękne rzeźby i malowidła. Warto też na koniec wspomnieć o reformie kalendarza papieża Grzegorza XIII. Używany wówczas w Europie kalendarz juliański spóźniał się z ruchem ziemi. Jeden dzień na 128 lat. Może to i nie za dużo, ale po kilku wiekach Boże Narodzenie wypadało jakoś w styczniu, więc wprowadzono nowy kalendarz, nazwany na cześć twórcy gregoriańskim.